Ła, ale zaryczał. No dobra, to tak, widzicie, kochani, przejechaliśmy sobie pierwszą część trasy. Fajnie, dynamiczna, lubię tą trasę, jest kręta i dobry asfalt. Natomiast no nie jeżdżę tam zbyt często, bo to nie moje strony zupełnie, ale ogólnie jest bardzo fajna i można fajnie pojechać. I tak dopóki jadę jakimś tam, powiem wam szczerze, swoim tempem, to jest git. Tak za kimś nie bardzo umiem jeździć, kurczę, i wolę czasem odpuścić, niech sobie ktoś szybszy po prostu jedzie do przodu, niż ja miałbym jechać za nim i gdzieś dohamowywać tam, gdzie on, bo kurczę, jakoś to tak nie działa. Każdy ma inny ten motocykl, inaczej jeździ i później się człowiek tylko denerwuje, szczerze mówiąc. No, ale drużyna, widzicie, jest już cała. Jest i Ostruda, jest Elbląg, fajnie pogadać w ogóle z chłopakami. Cieszę się, że udało mi się dzisiaj akurat jechać. Przypasowała mi ta traska, bo mamy, powiem wam szczerze, dzisiaj wolny dzień po prostu, nie? Więc się udało. Tak normalnie to nie jest tak kolorowo. Teraz zamierzam jechać z tej pozycji, w której jestem. To trasa też, w sumie ten odcinek drogi, który jest, to jest super, nie? Jak wy się wybieracie w tę stronę, to rewelacja, nie? Warto tu przyjechać. Dobrze trzyma. Dobrze trzyma. O, a ja paliwa nie mam. Olo, pierdzielił przy tej jeździe. Ciekawe. Km/80, kurde, a... ...88. A to pół zbiornika wachy nie ma. Piątka jeszcze jest. To mamy spalanie 5,3, spoko. W sumie tak, jak jest 14 litrów zbiornik, to cudów tu nie będzie. Tak, ładną panią to puszczamy.
Puścicie nas? Puścicie? Dziękuję, dziękuję. Ogólnie wam powiem, jeśli chcecie ostro pojechać, to tak, albo musicie być pierwsi, albo ostatni, bo tutaj z tyłu zawsze się najwięcej dzieje. To jest taka druga ta, że jak jeździcie, macie mniejsze motocykle, gdzie trzeba trochę podgonić, czasami to właśnie jazda z tyłu nie jest dobra, nie? Jest nierówne tempo po prostu. O, reszta Warszawki leci. Dobrze dają też, co? A dzisiaj, dzisiejsza ustawka ustawiona przez motobraci. Chłopaki fajnie, fajnie robią te wyjazdy, naprawdę. Cieszę się, że to dalej się rozwija i oczywiście, że przyjeżdżają nowi motocykliści na takie wyjazdy, to jest to. A dzisiaj to w ogóle duża ustawka, bo jeszcze zobaczycie później, też drużyna z Mazowieckiego się tutaj wybrała i też przyjechali, widzieliśmy ich po drodze. Nie wiem, czy zmokli, czy nie, bo rano tam u nich padało. Teraz może już nie pada. Idziemy tutaj powoli, bo kurde, pomiar jest odcinkowy. Trzeba tak jechać po prostu.